Piemoneczko widzowie, z tej strony Eldart i witam w kolejnym odcineczku z Steam. Mamy już po świętach w sumie. Ja wróciłem do domku i nie było mnie przez ten okres. Nagrałem te dwa firmy, co do Was zleciały przed świętami. Więc teraz trochę nowości, trochę podpowiadam co się dzieje, bo trochę się stało. Rzeczy, mi się w ogóle z trochę rzeczy pokupowało, jak możecie zobaczyć tutaj. Jakieś mi powlatywały, Greyhoundy się pokupowały po 3,50, więc lekkie spadki były. Te spadki są teraz są ceny niższe tak naprawdę niż były wcześniej, ale tak naprawdę też przyjemne ceny się porobiły, więc zaraz sobie poobserwujemy, pogadamy o kilku rzeczach, bo trochę jest do pogadania, przede wszystkim obyście fajnie spędzili święta z rodzinką, ja się trochę najadłem, może się nie obżarłem, tak jak każdy w święta, że nie jak każdy, ale jak się za każdy mówi, jak się obżera, ale było, było naprawdę fajnie, no i co, szybkim wstępem. Spozego książka wiadomo strona Skins Manki, w mi mi już nie przeszły, będę musiał sobie wysłać trajdy na te konkurs na te skiny, przypominam, bo za dwa dni, znaczy dopiero je wypłacę, więc za tydzień je rozdam, e, ale przypominam, że kończy się ten e, konkurs na te skiny, z kodem LZ wymiana, tutaj darmowe 5 dolarów, z kodem LZR przymianie te darmowe 5 dolarów, plus przy wpłacie z moim kodem dostajecie 35% bonusu do doładowania. Więc bardzo opcja, przy doładowaniu 100 dolarów, dostajecie 40 za free i odbierzemy sobie darmowe nagrody. Niestety trochę mi tutaj pominęło poświąteczne, no bo mi nie było, ale zobaczymy, co dostaniemy. Niestety 3 dni szkoda, no. Bo prezenty warto odbierać 50 tiketów? O kurde, to chyba bardzo dużo. I dodatkowo 50 tiketów, jak widzicie, tutaj mamy. Do losowania nagród. Jest aż 13 skinów, jakaś kostka by siadła, no to naprawdę bym się nie obraził. Losowanie za 12 dni i 27 godzin, więc jeszcze tych tiketów się na farmi. Plus można zrobić bonus do doładowania. Ja serdecznie polecam event trwa, odbierajcie, link macie w opisie. I wysyłajcie mi screena, jak ktoś robi trade albo doładuje z moim kodem na Discordzie, wtedy ja macie tiketa do, do tutaj konkursu i prawdopodobnie możecie coś wygrać, bo jakoś strasznie dużo osób nie ma w konkursie, więc szanta jest dosyć na to dużo. No, przechodząc, kurczę, ciężko mi powiedzieć, od czego zacząć, bo jest tyle, rzeczy się działo, i troszkę tej y, rzeczy schodziło. E, przede wszystkim tutaj, jak można znać w statystykach, e, gracze przybywają, jest fajnie e, w grudniu, więc naprawdę jest spoko, jak patrzymy na inne grudnie, no to tych graczy albo przybywało mało, e, albo praktycznie wcale, to chyba w 20 przybyło. Mm, Dużo, ale tak naprawdę wreszcie jakieś wzrosty i to się dobrze prezentuje. C2 wraca trochę do życia, bardzo fajnie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Rynek również troszkę wraca, więc jak widziałem, to były parę spadki można fajnie było wyłapać z zamówień. Teraz to troszkę odbiło. Lecz czy są jakieś duże odbitki? No niekoniecznie jeszcze duże są odbitki, ale zobaczcie to: po 2 zł praktycznie za wstrzynek załamania, można było wyłapać. Akurat z załania załamania ja nie wyłapałem, ale wyłapałem kilka innych rzeczy, jak Greyhound i tak dalej, po dostrzenianych cenach. Ukąszenie tutaj spadło, również wam pokażę. Do złoty 10 zł na niższe ceny. W sumie, ok, Też Kupowałem troszkę strzynia, ukąszczałem za 10, zł, 10 groszy, tak szczerze, według mnie. E, Paryż, złotówka, poniżej złotówka, również sobie kupowałem kapsułki e, i wiele to innych okazji, jeżeli chodzi o strzynek, No każę, ją ja nie będę pokazywać, bo tutaj to by na tym film zajęło noc, dwie godziny, jakbyśmy byśmy każdą inwestycję. I co ciekawe jeszcze, ze strzynek warto tutaj wspomnieć strzynia Klacz, która bardzo nisko się utrzymuje. Strzynia, która nie jest z polidropu od jakiegoś czasu, ale też warto dodać, że strzynia Klacz e, bardzo długo była w polidropu i bardzo przez długi czas była i każdy ją miał. Więc bardzo dużo tych skrzynek. Ale te ceny, jak na niebycie w puli dropu, tak jak widzicie, w piku były dużo, dużo większe. Bo po 6,50 podbiły te ceny. No, przeogromny był to pik. A teraz mamy te ceny po 2, 20, 15 w łapiecie tutaj na tych dołkach. Naprawdę przyjemna cena na skrzynie, która nie jest w puli dropu i która będzie rosnąć. Wiadomo, skiny może nie tak atrakcyjne, lecz według mnie naprawdę przyjemna rzecz. Jeżeli chodzi o holosporze, to fajnie i Gliterki aż tak dużo nie miałem zleceń, więc nie jestem pewny jak glitterki wyglądały, ale chciałbym sobie je sprawdzić. Tutaj też jakieś mocniejsze spadki były, bo zawsze się to sprawdza każde naklejki. A kto wie, może na Kopenhagę tutaj wylecą nam glitterki, ale widzę, że tam dosyć, dosyć duże się trzymają. Aktualnie, spadki tu były do, okay, do 2 zł, na przykład na peksach. Nieduże spadki, powiem tak, nieduże spadki, więc okej, okay, spoko. Tak to się prezentowało, dobra, tu z cenami. I jeszcze wejdziemy na holo. Również Antwerp i Sztokholm można było bardzo fajnie wyłapać. Z tego co widziałem, też te ceny pospadały. I wiele innych, właśnie takich naklejek, typu z Antwerpu i tak dalej. Sobie ładnie podle ciały w dół. I Greyhound, z tego co wiem, też bardzo już teraz upadł jeszcze nisko. Czy, no, czy można nadać upadkiem? No, spada po prostu cena tego Greyhounda. I szczerze. No, dla mnie jeszcze super, nie? Bo ja i tak to wrzucam, e, wkładam na long termy te naklejki Holo z Paryża i sobie leżą u mnie w ekwipunku. Więc, jak dla mnie, ok, może to spadać, bo to w przyszłości już to są ładne naklejki, według mnie. E, kiedyś będzie szansa, żeby to bardzo fajnie wzrosło. A e, wiecie, 3,60. No, tak szczerze, Holo, które jest ładne. Bardzo tania cena. I zobaczcie to po 3,40. Tutaj 3,30, parę można było kupić. Tamemu mi się kupiły po 3,30, nawet chyba 9 z kilka, więc naprawdę te ceny atrakcyjne, a no atrakcyjne jeżeli ktoś z Was inwestował, naprawdę no, według mnie bardzo dobre zakupy, w bardzo przystępnej cenie, tutaj można powiedzieć, więc no, nie ma tutaj narzekać, fajnie można było wyłapać coś, tak jeszcze patrzę, co tutaj jeszcze ważniejszego, no ale te ceny po prostu lekko e, podpadły sobie w dół, więc można było sobie coś wyhaczyć fajnego, e, a jak to na 9 poszleciało, czy taki spadek był większy nine? Bo Nine to myślę, też trzeba sobie tutaj kupić, ale tutaj widzę, że tak... O, Nine tak bardziej się stabilnie teraz trzyma. No okej, okay, zobaczymy czy to długo e, potrwa. Również tutaj Antwerp, ciekawa sprawa. Antwerp, Antwerp. Również Antwerpik, bo może też, właśnie, właśnie, było bardzo fajnie wyłapać. Troszkę pokupowałem e, nie dużo, ale tak sobie zawsze coś tam dokupuję w tych cenach po dwa coś. E, I według mnie są dobre ceny. Max, do 3. I zobaczcie, to 2,60 można było wyłapać. No teraz to trochę podrosło, więc teraz raczej za 2,60 już nie, nie wyjmiecie. Chyba, że coś znów spadnie. Patrzcie, po ile sztuk się sprzedawało, po 1050. No naprawdę przystępnie, przystępnie. I tutaj za chwilę coś sprzedawało. 160, 70. Naprawdę dużo sztuk się to pod sprzedawało w takich cenach. A naprawdę atrakcyjne ceny, co by tutaj nie mówić. I fajne, według mnie Kapsuły. Eee, czy drogie? Możesz sobie na to sami odpowiedzieć. Według mnie, jak na Antwerp aktualny stan już i jakie miały ceny? Fajna cena. Fajna, przyjemna. Eee, tutaj, jak widzicie, ee, ceny były naprawdę e, przyjazne dla oka. Jeszcze możemy pokazać wam Sztokholm. I eee, jak chcecie, to możemy jeszcze zajrzeć na Rio. Eee, Sztokholm tak się prezentuje. No, już widzę że tutaj, że e, lekkie po prostu zmianki. Eee, holo jeszcze. Chciałbym. Daj eee, Sztokholm, holo. Czemu mnie nie łapie? Proszę złapać, czekam, holo Bo też widziałem, że te ceny sobie lekko tam poleciały troszeczkę Więc warto tutaj sobie zajrzeć W ogóle to najtańsze autografy, bardzo niskie ceny, no nie? Poniżej złotóweczki Nie mówię, że są jakieś genialne inwestycje, no bo czy ta naklejalność tych autografów jest jakaś też super No nie, ale te ceny są naprawdę, naprawdę niziutkie Okej, okay, wejdziemy, wejdziemy w to nie, zobaczcie to, jak piknęło teraz. 52, 53 złote, a zobaczcie tutaj. 44, 40, poniżej 40 zł. No ja załamie na 21 i szkoda mi, kurczę, anulować. Bo wiem, że to się może nawet kupić przy niektórych spadkach, czasami tak jest. Więc kurczę myślę, czy to anulować, ale... Dobra, póki co jeszcze stoję, chociaż wiem, że już lepszych okazji może nie być niż za 40 zł zakup tej naklejki. Ale no, zobaczymy, co nam przyszłość tutaj przyniesie. Może coś się uda dokupić. No, tutaj tak tych naklejewski wszystkich wam nie będę pokazywać. O rekinki zaraz 20 zł, no okej, okay, też spoko. Tym bardziej, żeby się kupowały po te 4 tam zł, no nie? Więc jak dla mnie naprawdę mogą sobie rosnąć i to rosnąć cały, cały czas. Jeszcze miałem wpisać Rio Holo. I również rmr kwestia bardzo tanie naklejeczki teraz, no ale rmr mają no, taką rywalizację, że powiem wam, no. Sami musicie ocenić tą sytuację według Was. Jaka ma jest u Rmereków? Według mnie jest dużo tutaj eventów, które biją Rmere -y i to bardzo. I nie wiem, czy to jest taki wart inwestycji. No, Nation póki co stoi. Duża rywalizacja. Zresztą, według mnie, naklejka bardzo z potencjałem i naprawdę ładna. Ale to wiadomo, kwestia gustu. Wydaje mi się, że w przyszłości naklejka może być droga. Ja trzymam na long term, tak jak mówiłem już dawno. Na nic teraz, padło bo co 20 zł na 17. Imperial też chyba troszkę upadło, czy, czy mi się wydaje? Troszkę podleciało tutaj. Nie, stoi w cenie. Ok, mi się tylko wydaje. Dobra, no i w sobie to było tak naprawdę tyle z ciekawszych rzeczy. O mówiliśmy. Rynek, według mnie, już ciekawie wygląda już w poprzednich miesiącach. grudzień jest troszkę ciekawszym okresem, co tu się działo. I naprawdę zapowiada się pozytywnie nowy rok. Jak jeszcze, wiecie, powraca liczba graczy, dodadzą jakieś karnecik, dodadzą cokolwiek. Ojej, to będą takie wzrosty, że wreszcie ten cel wróci do życia i ten rynek może się napompuje i te ceny wlecą na wyższy poziom, no czego pewnie większość z Was by chciała. No przede wszystkim fajnie by karnet wleciał, bo też wtedy to by to obniżyło ceny i byśmy mieli naprawdę ciekawą rzecz, dużo fajnych rzeczy na rynku działałoby się naprawdę fajnie i to by było tyle. Trzymajcie się w jeszcze mojego dzionka. Cześć, cześć.